Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Panowie Malinowski i Kowalski wpłacili 3000 zł na lokaty roczne w dwóch bankach. Pierwszy w banku pieniężnym, a drugi w banku oszczędnościowym. Podpunkt A. O ile złotych stan konta pana Malinowskiego będzie wyższy od stanu konta pana Kowalskiego po upływie roku? Ok, no to będziemy sobie oznaczać, że jest pan M i pan K. Podpunkt A i pan M. Mamy tutaj policzyć stan konta, nie same odsetki. To oznacza, że sam stan konta, czyli te 3000 zł, które zostały wpłacone na lokatę, to jest 100%. My mamy tutaj napisane, że pan Kowalski, Malinowski, przepraszam, pierwszy w banku pieniężnym, czyli mamy tutaj oprocentowanie lokaty 4%, czyli 100% plus 4% to są 104%. A to na łamek dziesiętny to 1,04 z kwoty, które wpłacił, czyli z 3000 zł. Po roku na koncie będzie miał 3120 zł. Natomiast pan Kowalski również wpłaca 3000 zł, ale to oprocentowanie jest na 3%. Czyli mamy 1,03. Zatem pan Kowalski po upływie roku ma 3090 zł na lokacie i o ile złotych stan konta, no to odejmujemy, różnicy mamy o 30 zł. Czyli stan konta pana Malinowskiego będzie wyższy o 30 zł. Podpunkt B. Jaką kwotę złożono na lokatę roczną w banku pieniężnym, jeśli po roku naliczono od niej odsetki? I my wiemy, że odsetki to jest 4%. No to robimy sobie tutaj proporcje. Że 4% te odsetki wyniosły 99 zł. A pytają nas się, jaką kwotę złożono, czyli o 100%. Bo jeżeli nas pytano o kapitał początkowy łącznie z odsetkami po roku, to tutaj dajemy 104%. A tak to tylko tyle. To, co jest po skosie do x, ląduje na mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. Procenty nam się skracają, tutaj 1, tutaj 25. Zatem wymnażamy 25 razy 99. A to będzie 2475 zł wpłacono na lokatę. I podpunkt C. Jaką kwotę złożono na lokatę roczną w banku oszczędnościowym, jeśli po roku na lokacie, czyli na całej lokacie, czyli kapitał początkowy plus nasze oprocentowanie, to tyle. To będziemy tutaj robić inną proporcję. Mamy, tutaj jest 3% oprocentowania, zatem 103% wynosi 3502 zł. Jaką kwotę złożono, czyli 100%. X zaliczyliśmy, to teraz damy Y. I tak jak było wcześniej. To, co jest po skosie do Y, ląduje nam w mianowniku, to, co jest po drugim skosie w mnożeniu. Zatem mamy 3400 zł. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.